Hej, cześć, Desmos, w kolejnym odcinku z serii Random Object będziemy grać w grę Shadow Running, coś takiego. Jest to gra darmowa, gra na Steamie, bardzo fajna, tam ludzie bardzo jej nie lubią, nie wiem czemu, choć dla mnie się bardzo podoba. To jest taka trochę jak Temple Run, czy coś takiego. Dobra, zrobimy sobie to i możemy biec. Się biega tylko strzałkami, się bije z wrogami, fajnie, można sobie czasem... Jak się nudzi, to można sobie przyjść i porobić kilka misji, nie? Mi się na przykład podoba, ostatnio trochę grałem. I pomyślałem, że nie było ostatnio odcinków z randomowo, więc dzisiaj nagram sobie. A ta gra mi się spodobała, więc pomyślałem, że ją wam nagram. I w tym miejscu te... O cholera, że przecież kliknąłem. No ale spoko. Czasem się zdarza, nie? No to fajne są triki. Choć zawsze mi się udaje tamtych typów pokonać, teraz nie patrzyłem się w ogóle, co mam kliknąć, więc sorki za mój błąd, ale... Oj, jakiś itemek dostaliśmy od razu. DLC w ogóle trochę kosztują do tej gry. Choć może nawet kiedyś sobie kupię jakieś DLC. Teraz będę kupował w ogóle DLC do Dying Light, żeby mieć tam 3 dodatkowe stroje, ninja, komandos i agenta. I jeszcze do tego 4 nowe bronie chyba i blueprinty do nich, więc będę mieć nowe bronie i nowe stroje, bo będziemy jakoś się wyróżniać przynajmniej w tych strojach. A jak widziałem, to bardzo fajnie to wygląda. No i skończyliśmy pierwszy jakby, no tą trasę pierwszą, doszliśmy do wyjścia. Ile punktów? No Silver Reward. Srebrne, bo nie rozwaliliśmy tego jednego typa. Okej, okay, piąty poziom. Teraz możemy... coś nowego mamy. Equipment. Fajne stroje strasznie tutaj są, patrzcie. Najbardziej mi się podoba ten. I ten jest taki fajny, taki kowbojski, nie? Tutaj mamy nasze bronie, które można też kupić, a niektóre są tylko z DLC. Mogę sobie kupić nowy strój. Czy mogę zawsze kupić, ale zbieram sobie hajs właśnie na nowy strój. O, na ten sobie chcę zbierać, albo na ten, bo też fajnie wygląda. To są DLC, patrzcie. Tak samo wygląda, tylko że ten ma inne kolory. Choć pewnie jest też lepszy oczywiście. Tutaj nasze maski. To jest fajne. Ile? Dwa? Ja nie mam 2000. No i to, co mamy na ręce, choć nawet nie wiem od czego, do czego to jest. Może sobie broń ulepszymy, nie? 2000, 3000, a maska? 1000, no to sobie maskę ulepszymy. Plus 4 do defensa, czyli mamy 150 healtha, 10 defensa i rage per kill 0. Więc tutaj się napiję i możemy zaczynać kolejną misję. Fajna muzyka sobie leci w tle. Polecam wam ją pobrać. Nawet dla... osiągnięć na Steamie. Kurde, figurkę moją wywaliłem. Jedyna figurka, która obok mnie stoi. No ale zaczynajmy sobie kolejną. Są tu różne mapki. Jedna jest w takim mieście w nocy. Chyba teraz będzie. No właśnie. Miasto w nocy. O, jakieś nowe rzeczy. Co tu jest? Nie wiem, nie słyszałem o tym. Fajne są te takie triki. I jak widzieliście, ostatnio nagrałem 2 filmy, jeden z moim kolegą. To miały być triki, jak robimy, a on tak gadał. A i tak nic nie robiliśmy, tylko ja coś tam gadałem. I on potem nic nie gadał. To taki nudny trochę był film. Sam wiem, że był nudny i sam się do tego przyznam. Jeszcze nagrałem do tego odcinek maksymalnego vloga, którego nie wiem ile osób oglądało. Ja coś wam dam wam teraz, może link się gdzieś wyświetli do niego, sobie wejdźcie i obejrzyjcie. I Fear Online, okej, okay. I jak to się nazywa, kurde, nie zabrałem tamtego. I zaraz jeszcze może nagram z 2 odcinki random, no kurde, mogłem iść po tamto, może z 2 odcinki jeszcze randomowo zaraz nagram. A, tutaj jesteśmy niezniszczalni, a to i tak już koniec mapki. Więc się to tutaj nie przydało nam.
I może nagram jeszcze wam randomowo z gry Epic Quest, coś takiego. W ogóle teraz będę kupował dużo. Silver reward! No, silver. A no bo nie zabraliśmy z każdego złota. Tu tutaj kolekcje się takie zbiera, za które można potem wymieniać za prawdziwy hajs. Nieprawdziwy. Tylko mówię, że hajs tu w grze. Ja już mam jedną kolekcję całą zbieraną. I teraz inne też zbieram. Choć nie grałem, tutaj mam na przykład trzy rzeczy. Tu może już mogę wymienić, żeby mieć te wszystkie rzeczy. No to sobie. A, no właśnie, nie mam wszystkiego. A to ja mogę tak po mapce chodzić. Ale fajnie ta mapka wygląda. Wcześniej nie wiedziałem, że mogę chodzić po mapce. Tu chyba jakieś nowe będą poziomy. Znaczy, w grę grałem niedługo. Trochę gram, o ja tutaj byłem w Bandit Lair. I jeszcze z kilku gier wam nagram randomowe. Akurat tyle miałem na klucz. Jeszcze kilka odcinków randomowo właśnie wam nagram. Z jakichś gierek. Okej, jakaś mapka chyba, na której nie byłem. A nie, to ta normalna taka. Szkoda, że tu nie ma właśnie takich drugich innych tyjków, tylko ten, co widzieliście na ścianie, co on tak biegł. To w ogóle też go pierwszy raz widziałem. No ale to jest. O! Ale ja nie za dużo tutaj grałem, choć gra mi się spodoba. Czyli tak. Ja siedzę sobie czasem na Steamie i patrzę gry darmowe i mówię, o, może ta będzie fajna, może ta. Kurde, mogłem to zebrać. I sobie pobieram je właśnie. A. I ta mi właśnie wpadła w oko, choć tam nie miała za dużo dobrych ocen. Choć to mi się spodobało, nie powiem, że jest głupie. Znaczy, strasznie lubię na przykład Subway Surf i inne. Okej. Pierwszy raz takie coś widzę. Lubię takie gry na przykład. O! Jakaś rzecz w naszej kolekcji. Lubię takie gry jak Subway Surf. Właśnie co na początku mówiłem, jak ta gra się nazywała, chyba Temple Run. Lubię właśnie takie gry, w ogóle w Subway Surfie mam gdzie prawie milion tego, kurde, punktów, znaczy tym, jak się biegnie, to cały czas Silvera dostaję, widzę. No ale mniejsza z tym. O kurde, jednej rzeczy nam brakuje. I właśnie dlatego ona mi się jedynie spodobała, bo jeżeli nie lubiłbym Subway Surfa i tych innych, to myślę, że bym w to nie grał. Znaczy sobie pobrałem i mówię, a zobaczymy, może się fajna okaże, i się okazała naprawdę fajna. W ogóle tutaj jest nawet taka inna rzecz niż w tych, która odmienia tą grę od innych, bo tu jeszcze się przecież rozwala sektor się, znaczy wrogów się zabija i takie inne rzeczy. I teraz powracamy też do starych serii, takich jak Max Payne, Far Cry. Risen w ogóle. Chciałbym Risena kiedyś skończyć. A, potrzebuję lepszego miecza. A to się kupi. Risen, od nowa będziemy zaczynać w ogóle serię z Risena. Tak jak wam mówiłem na vlogu, właśnie dlatego vloga obejrzyjcie. Właśnie dlatego wam link dam do niego, żebyście sobie obejrzeli i będziecie wtedy wiedzieć. Fajnie będzie, bo jest ciekawe, ile razy. Jak możecie, to liczcie, ile razy ja mówię i. Bo ja 1000 razy mówię i kurde. Nie wiem czemu i tak lubię, bo kurde. Nie wiem czemu, ale lubię tak mówić. To mogę tak skręcać. O, nawet nie wiedziałem. Haha, ciota. Ej, biegniemy bardziej w tamtą stronę, bo w tamtą stronę jest wyjście. A czy wiem, że wszędzie jest wyjście, no ale. Ah, shit. U tego było trzeba w dół. Nie no, to na nich uważamy. Na nich nie biegniemy, bo mamy za słaby miecz. Teraz idę tu. Kurde, jeszcze nie. Znaczy, gdybym pobiegł tam prosto, to by pewnie to inaczej wyszło. Cholera, znowu źle wyszło. Znaczy, bo dużo gadam i się nie skupiam na tym, co mam robić. No ale. Odcinek nagrywam, nie?
Może im powiem, że mnie nie atakowali. Excellent, excelento. Fajna muzyka w ogóle leci w tle. I Wasteland nagram sobie. Co jeszcze inne też gry? Właśnie tak jak wam mówiłem, Wastelanda chcę nagrać. Pierwszy raz zdechłem. Wal się. Boże, miałem tą to, żeby się ożywić. Misja... A, bo to trzeba przecież misję całą wykonać, zapomniałem. Żeby móc uciec z tego zamku i dojść do exitu. Dobra, dlatego tak długo biegłem. Okej. Bronze reward. Nawet silvera nie dostałem. No tak, bo tyle razy co zdechłem, to... Trade. Dobra. Ever drop of the meeting. Okej. Okay. Czy ja tak idę cały czas misja po misji, nie? Tak, tak chyba się zawsze idzie. Ja te slide guide kupuję, bo to jest dobre, bo wtedy wiadomo co trzeba kliknąć, nie? To jest takie śmieszne. Skocz jeszcze przed tym typem, ale i tak w niego trafisz. I tak go zabijesz. I jak widzicie, gra jest nawet fajna, grafikę nie ma oszałamiającej grafiki, choć dla mnie się nawet podoba. Excellent. A chyba tam, czy jest zielone, żółte i czerwone, to w jakim czasie chyba więcej punktów. Czym szybciej, tym więcej punktów chyba się dostaje. No ale spoko. Dobra, trzeba to rozwalać. O, no tutaj coś innego jest. Spacy? Okej, okej. A, podsłuchać trzeba takich dwóch typów. Aha. A no tak tam było, czyż się... Tak. Tam było to napisane, dobra. Teraz kumam. No. Dla niego to było, trzeba posłuchać. Złoto. Gold reward. Jej. Fajnie, złoto od jakiegoś czasu. Dobra, dobra. Ile mam hajszu z YouTube'a? W ogóle te życia więcej dodaje. Ta nic więcej nie dodaje. A bonus do golda 10. 100% życia plus 10 do defensa. No bo to widać, że taki bardziej... Kurde, może pozbieramy sobie na lepszy miecz. To chyba na jakieś spotkanie trzeba iść. No, trzeba znaleźć chyba ją. Czegoś outlawa trzeba znaleźć i z nim porozmawiać. Tak, o to tu chodzi teraz. O ty! Dobra, nie walną mnie. A jak się ma tą moc, to kurde ten. To się drogi wszędzie robią. Aha, ten przecież na niego mam za słaby miecz. A! No tam było napisane. No. Musiała się w tym momencie ta tarcza moja skończyć. Co naprawdę było takie na złość. Aj, groty. Izak co, grot to. Pozdrawiam Izaka. Tak jak mój kolega ma, kurde, strasznie tylko w CS-a gra. I na Skype'ie ma zdjęcie Izaka bez włosów i z napisem Brothers. Bo on cały czas gadał łysy z Brothers i chyba o to mu chodziło, znaczy na pewno mu o to chodziło. Znaleźliśmy outlawa. No elo. No. Tak, tak, tak. Dobra, dzięki. Nara. Wow. Dobra, już ja to nam nie wierzę tym power upom, bo się kończą w ostatnich sekundach. Dobra. Teraz idziemy dalej. Znowu bronz! Fuck you! Jej, level 6. Max... Maska Fortida. Dobrze. Czy gra tam ma jakiś tam zarys z tego? Fabularny.
Requiem Mask. No dobra. Upgrade kosztuje. A czaj, 10 do defensa. Walić to. Kupimy sobie, nie? Teraz mam porozmawiać z Gattermanu. Chyba tak się on nazywa, albo to coś oznacza. Ani nie porozmawiać, tylko trzeba manę pozbierać. Co, walka jakaś będzie z bossem? Boss w takiej grze. To by było ciekawe, bym powiem. Dobra, bo bym zawalił perfekcyjną angielszczyznę Gattermana porozmawiać. Znaczy tam przecież było narysowane obok ten dymek z rozmawianiem, tym samym, że trzeba z kimś pogadać. A to Gatter to uzbierać trzeba, no tak. O Jezus Max. Ja to jak czasem coś zrozumiem, to normalnie. Fuck you. Jej. Skakujemy. Bo ja się napiję trochę. Bronze reward. Really, nigga? Okay. Kill with mana regeneration. Trzeba zabić to. Nie, chyba Quicksilvera. Upgrade. 3000. Nie mam 3000. Zaczynajmy. I tak ją pokonam. O to chodzi w grach. Jakie zajebiaszcze! Wow! Wow! To tu się postarali z levelem. Dobra. Spoko. Wrogowie się pojawiają znikąd. No ale przynajmniej pokazuje mi kiedy, co mam kliknąć, to wtedy przynajmniej wiem, że wróg jest. Dobra, tu się trochę trzeba skupić. Ło! Wuhu! Ale zajebiaszcze! Jakbym asasyna widział. Kurde, jak te też takie robiły w asasynie. W Abstergo jakś tam chodziło gdzieś czy coś. No, to jest niezłe. To mi się spodobało. Dobra. Dum, dum, dum. Trochę jak James Bond. A, many trzeba trochę pozbierać. Excellent. Excellent, zawsze excellent. Nie ma jakiegoś the best motherfucka. Nie, żartuję. Kurde, nie wiem czemu, ale czasem mi się chce coś do kamery po niemiecku powiedzieć zamiast po polsku. Dobra, dobrze, to ogarniam. Bo byście słyszeli cały czas niemiecki. Excellent, świetnie, mógł słyszeć. Świetny. Dobra. Ło! A no tak, przecież te były w podłodze, to się powinienem domyślić. Perfect, no. Jak się kliknie na, już na samym początku, to perfect idzie. Dobrze. Znaczy na początku samym, jak się zaczynało tylko całą grę, cały czas wszystko szło na perfekcie, bo łatwiej było. No ale już teraz wiecie. Excellent. Excellent, znowu. Ło! Mara. Dobra. Co to trzeba zrobić? Trzeba wampiryzmo zabić. O! Ktoś jest taki? Dobra. Ta. Kill the vampirism. A, ja mam moc taką nową. Oni mi przedstawiają moje nowe moce. Aha. Teraz kumam. Nowe moce mam. I będę mógł zabijać po prostu z tymi mocami. Okej. Okay. Jest jak mi słabo idzie. Lower City. To chyba zrobimy ostatni poziom i kończymy. A, manę trzeba zebrać i pewnie kolejną nową moc pokażą i wtedy skończymy sobie odcinek. Okej. Okay. Teraz 200 trzeba zebrać, to ile to nam zajmie? Chwilę.
No. I teraz w ogóle będę na... A kurwa. Na Allegro sobie kupywałbym. Czy bo nie chcę się skrzynek kupywać, bo mi to i tak wyjdzie drożej. To ja dzisiaj sobie będę kupywał na Allegro kilka skinów do tego, do CS-a. Fajne sobie skiny poznajdywałem za dobrą cenę, dobrej jakości, nie kupuję jakichś tam przetestowanych bojów, wszystkie tam te fabrycznie nowe i lekko używane, więc dobre fioletowe nawet skiny tam są, więc będę miał kilka ich nowych. I dla jednej osoby muszę też jednego skina dać. To dam. I coś wam mówiłem wam też na tym odcinku na longboardzie, że konkurs będzie. Bo będzie, ale filmik będzie oddzielny o konkursie. To niedługo pewnie go nagram. Może jeszcze dzisiaj. Czemu ja w ogóle nie zrobiłem ślizgu, to ja nie wiem. Nie ogarniam. No ale spoko. Okej. Tam dwie moce mogę użyć, bo tam w prawym górnym rogu, gdzie jest moja kamera, taki licznik jest i kurde, tam mana się moja cała liczy. I... Upgrade. Nie mogę. Kurde, nie mogę kupić upgrade'a. Cholerka. No to sobie skończyłem, i tak mówiłem, że to skończymy odcinek, więc... I sobie tam jeszcze porobię inne poziomy, pozbieram hajsu, więc to był tyle w tym odcinku, dziękuję wam bardzo za oglądanie, jeżeli odcinek wam się spodobał, stawcie łapkę w górę i komentarz, napiszcie, jaki chcecie kolejny odcinek, choć tak zaraz zagram to, nagram inne, to tak wam też nagram z tego, co będziecie chcieli. I zapraszam was też do innych serii, takich jak... jakich GTA, Dying Light i innych. Mój Last Max i na razie.